A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać do Olsztyna, problem może się jednak pojawić, gdy wybierając trasę w nawigacji, ta wskaże nam dobrych kilka godzin drogi. Olsztyn na jurze krakowsko-częstochowskiej i Olsztyn na Mazurach okazują się być kłopotliwe nie tylko dla samorządów, dlatego jest pomysł, by ten koło Częstochowy zmienił nazwę na Olsztyn Jurajski. Olsztyn spod Częstochowy nie chce być już mylony ze stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Władze samorządowe organizują konsultacje z mieszkańcami, by zdecydowali, jaką nazwę będzie nosić ich miasto. Zmiana ma być sposobem na rozwiązanie problemów. No, telefony się zdarzają, że dzwonią zamiast do tamtego Olsztyna, to do tego. Okazuje się, że nie wszystkim mieszkańcom gminy przeszkadza, że w Polsce istnieje drugie miasto o takiej samej nazwie. Na ulicach można także usłyszeć głosy krytykujące pomysł zmiany. Bo tradycja, kultura, którą ja też przekazuję z pokolenia na pokolenie, no bo tradycja kół gospodyń wiejskich to ja, więc myślę, że Olsztyn to ten nasz. Władze miasta deklarują, że zmiana nazwy nie będzie wymuszała na mieszkańcach zmian w dokumentach. Nie ma adresów w dowodach, więc dla mieszkańców się nie łączy to praktycznie z niczym. Przedsiębiorcy pewne dokumenty musieliby sobie uaktualnić. Tym samym mieszkańcy jako tacy kosztów nie poniosą, ale kwestie finansowe pojawiają się w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Olsztyna. Już miałem kontakt z właścicielami aptek i na przykład zmiana nazwy powoduje konieczność zmiany koncesji, z tego co zrozumiałem, i w tym momencie zapłacą około 8 tysięcy złotych. Czy Olsztyn powinien pozostać Olsztynem, czy ma też być Jurajski? Do 8 października mieszkańcy będą mieli czas, by wyrazić swoją opinię.